Kochani, dziś prawie pierwszy dzień wiosny. Ta astronomiczna nadejdzie o 22.53. Na pewno zmieni się pora roku. Dla was na pewno zmieni się edukacja. Właściwie to teraz jesteście na etapie takiego płynnego przejścia ze szkół, które nadzoruje pani prezydent, tam obok was, do szkół, które nadzoruje pani starostwo, też tam obok was na widoku. Te obie panie już wiedzą o waszym transferze. Trzeba tylko się postarać o to, aby on przebiegł jak najlepiej. I właśnie po to, słuchajcie, tutaj dziś jesteśmy. Oferujemy kierunki, które są nowoczesne, atrakcyjne, bardzo potrzebne na rynku pracy. Dajemy możliwość zdobycia konkretnego zawodu. Mamy przecież, jest technikum, więc przygotowujemy uczniów do egzaminu maturalnego i nasi uczniowie, absolwenci, którzy wychodzą, to nie tylko od razu trafiają na rynek pracy, ale wybierają studia politechniczne, czyli dla nich kierunek Wrocław najbliżej, czy Opole, czy to Politechnika Śląska czeka też na nich. Bardzo dużo się dzieje nie tylko przez pryzmat samego nauczania, ale wiele zajęć pozalekcyjnych. Unowocześniamy te, albo wzbogacamy te zawody. To jest działanie na płaszczyźnie sportowej. Orkiestra Denta, która powstała spośród uczniów klas pierwszych i drugich i bardzo się z tego cieszymy. Zajęcia, kursy dodatkowe. Nasi uczniowie, co jest też dla nas bardzo ważne, mają wyjść ze szkoły ponadgimnazjalnej, ze szkoły technicznej z dodatkowymi uprawnieniami i zawsze wychodzą z uprawnieniami elektrycznymi, SEP-owskimi. Poprzez udział w różnego rodzaju projektach finansowanych czy współfinansowanych z Unii Europejskiej, z Urzędu Marszałkowskiego czy z naszego powiatu, nasi uczniowie biorą udział w dodatkowych stażach zawodowych. Nasze pracownie się ciągle wzbogacają, ciągle się tutaj myślimy, żeby unowocześniać ten nasz park maszynowy w pracowniach, o może w ten sposób, ale przede wszystkim przełożenie jest na współpracę z firmami. To jest podstawa działalności szkoły technicznej. Ten rynek pracy jest dzisiaj tak wymagający i tak otwarty i ja się nie muszę martwić, że nasi uczniowie wychodząc, kończąc szkołę w tych zawodach, których kształcimy, czyli elektryk, operator obrabiarek skrawających, czy mechatronik, czy energia odnawialna, ci nasi uczniowie trafiają do przemysłu, trafiają do zakładów pracy i to jest bardzo dobre, bo nie znajduje ich w urzędzie pracy, tylko w firmach i to jest najlepsze dla dyrektora. Zapraszam młodych ludzi do naszej szkoły ze względu na bardzo ciekawe kierunki. Jest to kierunek matematyczny, kierunek biologiczny, lingwistyczny i kierunek prawniczy, ale zachęcam Państwa oprócz kierunków kształcenia, też ze względu na atmosferę panującą w tej szkole, i bardzo dużą przestrzeń do realizowania swoich pasji. Są to pasje muzyczne, pasje teatralne, Centrum Mediacji Rówieśniczej jako jedno z nielicznych w Polsce, Amnesty International, Stowarzyszenie Mówców, wiele różnych rzeczy, które młodzież sobie wymyśla, przede wszystkim jest realizowana w tej szkole. Czyli w drugim LO nie ma rzeczy niemożliwych. Jest, proszę Państwa, bardzo duża inicjatywa uczniów, jest bardzo duża samorządność i my słuchamy tak naprawdę uczniów. I o tym można się przekonać, rozmawiając z moją młodzieżą. Zapraszam serdecznie, przyjdź do Kopernika, sięgniesz gwiazd. Kierunki wyróżniające Sławięcice to przede wszystkim technik technologii chemicznej, technik hotelarstwa, technik spedytor i technik spedytor mundurowy, technik reklamy. To są te wszystkie kierunki, które są topowe na rynku, mamy zawsze nabór i zapraszamy całą młodzież. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach kształcenie w technikum ma to do siebie, że daje zawód młodzieży. Młodzież przychodząca teraz do szkół średnich już stoi przed bardzo trudnym wyborem ze względu na zróżnicowanie wieku i to może powodować u nich pewne wahania, pewne problemy z wyborem odpowiedniej placówki. My gwarantujemy bardzo dobrą pracę z tymi uczniami i przede wszystkim pracę w wybranym zawodzie, a co jest, myślę, nie bez znaczenia dla rodziców i dla przyszłych absolwentów.
Kierunki, które proponujemy młodzieży i które na pewno ją wyróżniają, to wszystkie, które mamy w ofercie, myślę. Bo i klasa humanistyczna cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, i klasa językowa cieszy się również dużym zainteresowaniem, biologiczna i matematyczna. Na pewno profil, który nas odróżnia również, to jest klasa mistrzostwa sportowego, która już, jeśli chodzi o mistrzostwo sportowe, to w zeszłym roku, a wcześniej klasy sportowe to już czwarty rok pod patronatem ZAKSY. Mamy możliwość zdawania egzaminu DSD, który jest egzaminem międzynarodowym na poziomie B2, C1. I to jest taki atut, który ma tylko i wyłącznie nasza szkoła. Na pewno mamy przy profilu biologicznym możliwość poszerzania swojej wiedzy, bo proponujemy uczniom zajęcia z chemii laboratoryjnej, dietetyki i biologii w praktyce, i to jest na pewno coś, co naszą szkołę odróżnia. Jeżeli chodzi o ofertę pozalekcyjną, mamy bardzo szeroką gamę kółek zainteresowań, organizacji, poczynając od telewizji ogólnokształcącej, kółka fotograficznego, Amnesty International, gazetki, która ma długą tradycję nie tylko w powiecie, ale również w województwie, i wiele, wiele innych atrakcji, jak chociażby nasz teatr Incydent, który skupia dużo młodzieży. I myślę, że oferta edukacyjna plus patronaty, które mamy Uniwersytetu Opolskiego, na przykład, czy Radia Opole, powodują, że ta oferta jest rzeczywiście bardzo interesująca dla młodzieży. Co wyróżnia naszą szkołę? Przede wszystkim szeroki zakres kształcenia dla dziewcząt i dla chłopców. Mamy takie kierunki jak technik budownictwa, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista i od tego roku nowy kierunek technik rachunkowości. Technik rachunkowości, który będzie przygotowywał młodzież do wykonywania zawodu księgowego, rozliczania PIT-ów, ZUS-ów, więc znajdą pracę w wielu, wielu branżach. Szkoła jest nowoczesna, posiadamy wiele pracowni takich już na miarę XXI wieku, między innymi to jest pracownia gastronomiczna, śmiem stwierdzić, że jedna z najnowocześniejszych w województwie opolskim. Również jeżeli chodzi o technika usług fryzjerskich, o którym nie wspomniałam wcześniej, bardzo wysoki poziom kształcenia, uczniowie zdobywają pierwsze miejsca w konkursach wojewódzkich, znajdują świetne miejsca pracy. Chciałam dodać, że naszą szkołę również wyróżnia to, że mamy szeroki profil kształcenia w szkole branżowej. I w tym roku otwieramy również nowe zawody w szkole branżowej. Będzie to magazynier logistyk, będzie to jeździec, będzie to cukiernik. I zapraszamy wszystkich absolwentów do naszej szkoły, która jest bardzo przyjazna, szkoły, która kształci na bardzo wysokim poziomie. W tym roku również otrzymaliśmy tytuł Srebrnej Szkoły w rankingu Perspektyw, a to świadczy o wysokiej zdawalności egzaminów zewnętrznych, zarówno maturalnych, jak i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Oprócz tego zespół szkół numer 1 posiada krajowy certyfikat szkoły promującej zdrowie. Certyfikat ten potwierdza, że szkoła jest aktywna pod względem sportu, szóste miejsce w województwie, że szkoła promuje aktywność fizyczną. Cały czas odbywają się w naszej szkole akcje dotyczące zdrowego żywienia, jak i również zdrowia psychicznego. Stąd też to potwierdzenie certyfikatu. Kierunek przodujący oczywiście w naszej szkole to technik żeglugi śródlądowej. Bardzo atrakcyjny zawód, który daje możliwości zarówno pływania w żegludze śródlądowej, ale również otwieramy tutaj drogę do pływania na statkach morskich dzięki konwencji morskiej, która szkoła posiada. Pewność zatrudnienia oraz wysokie parametry pomocy dydaktycznej, które posiadamy, są gwarancją tego, że można tutaj
bardzo wysokie kwalifikacje nabyć. Poza technikiem żeglugi śródlądowej mamy jeszcze technika informatyka, gdzie też uczniowie mogą bardzo wiele dodatkowych umiejętności zdobyć, czy to z zakresu grafiki komputerowej, obsługi oprogramowania, czy pracy z sprzętem komputerowym. Również mamy technika mechanik pojazdów samochodowych, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego wyposażonego w wiele nowoczesnych trenażerów do obsługi pojazdów samochodowych. Oraz mamy technika mechanika, w którym uczniowie mają możliwość poszerzania swojej umiejętności w zakładach przemysłowych. Dzięki współpracy partnerskiej z zakładami szkoły uczniowie odbywają te zajęcia w zakładach, gdzie mają do czynienia z rzeczywistą produkcją i z instruktorami, którzy posiadają bardzo wysokie zdolności zawodowe.